Tomasz Tardzikowski, witam w Starciu Cywilizacji. Dziś naszymi gośćmi są ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof etyk UKSW, witam serdecznie. Krzysztof Gołębiowski, Katolicka Agencja Informacyjna, witam serdecznie. I na Skype'ie dr Cezary Kościelniak, filozof, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a także jeden z pomysłodawców, inicjatorów listu w sprawie pochowania arcybiskupa Juliusza Peca w katedrze. Jeden z tych, którzy to bardzo dużo zdziałali w tej sprawie. Ja zacznę od Cezarego, dlatego że doktora Cezarego Kościelniaka, dlatego że można powiedzieć, on był wewnątrz całej tej sytuacji. Jak to wyglądało z perspektywy poznańskiej? Bo cała reszta patrzyła się na to trochę z zewnątrz. Wiadomo, w piątek rano przychodzi informacja o śmierci arcybiskupa Juliusza Peca i pojawia się komunikat, który jest tak sformułowany, żeby nie powiedzieć prawdy, ale też nie skłamać, powiem tak bardzo łagodnie, w którym jedynym nośnikiem informacji jest jeden z dwóch kanonów prawa kanonicznego dotyczący pochowania, prawa do pochowania arcybiskupa w archikatedrze. I co dalej, Cezary Kościelnie? Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor Terlikowski powiedział, kanony, które zostały opublikowane na stronie internetowej Kurii Archidiecezji Poznańskiej, wskazywały na bardzo dwuznaczną interpretację, bo z jednej strony dochodziło do głosów, że zgodnie z tymi kanonami pochowanie doczesnych szczątków arcybiskupa Peca nastąpi w katedrze, ale też przyjmowano, że być może w taki sposób chciano, aby nie robić z tego jakiegoś właśnie, powiedziałbym, nie robić z tego po prostu kwestii dyskusyjnych. Chciano to tak zrobić, że jak będzie dylemat, to nikt nie będzie o tym dyskutować. No oczywiście przyniosło to zupełnie odwrotny skutek, ponieważ z głosów dochodzących od osób pracujących przy kurii wychodzi, że będzie to katedra. I praktycznie od soboty popołudnia rzeczywiście jeszcze z kilkoma osobami, z panią profesor Marią Wojtczak z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w porozumieniu z księdzem Marcinem Węcławskim. Później do sprawy włączył się też dyrektor Teatru Muzycznego, pan doktor Przemysław Kieliszewski. Stwierdziliśmy, że należy bardzo jasno pokazać, jak wierni świeccy widzą ten problem i jakie mogą być konsekwencje położenia ciała arcybiskupa Peca w katedrze poznańskiej. Ten list to jest bardzo ważna sprawa, bo ten list poparli nie tylko świeccy, poparli go również księża. Kilku z nich zdecydowało się ujawnić i są na tej liście. To jest ksiądz Różański, ksiądz Pawłowski, ksiądz Wachowiak, wspomniany ksiądz Węcławski, ale to jest także ojciec Roman Bielecki, redaktor szef miesięcznika W Drodze. List ten też poparli członkowie Rady Społecznej przy arcybiskupie poznańskim, pan profesor Czesław Błaszak, pan profesor Tomasz Jasiński i pan profesor Jan Węglarz, co jest bardzo znaczące, bo to jest głos, który jest też głosem tych, którzy są najbliżej w sprawach społecznych, jeśli idzie o archidiecezję poznańską. Trzeba powiedzieć, że to jest pewien kłopot, ponieważ jakbyśmy ten list pisali, dochodziły do nas cały czas różne informacje, które no my to traktowaliśmy jako dezinformację, tak? Jako dezinformację, czyli raczej były to takie głosy, że nie ma co tej inicjatywy kontynuować, bo i tak będzie gdzieś pogrzeb na cmentarzu rodzinnym, w grobowcu rodzinnym. Natomiast z głosów, które później udało się zweryfikować, ale także między innymi z mojej korespondencji z
osobami, które były współdecydentami. Ja nie mogę jakby tego też tutaj wszystkiego gdzieś ujawnić, to wiemy, że tak wcale nie było. Tak? To się do ostatnich godzin ważyło, gdzie będzie arcybiskup Pec położony, gdzie to nastąpi. Wydaje się, że i chciałbym to bardzo mocno podkreślić, że zdarzyło się coś bardzo dobrego. Nie jest to tak, że to ten list był jedynym czynnikiem, który wpłynął na decyzję arcybiskupa. Tych czynników było znacznie więcej. Wiemy też, że są też te osoby, które tego listu nie sygnowały, ale były u arcybiskupa i też wskazywały na to, że będzie to bardzo zła decyzja, jeśli arcybiskup Pec spocząłby w katedrze. Myślę, że bardzo dobrze się stało, bo to jest pierwsza chyba sprawa w Polsce, gdyby wziąć te wszystkie skandale, którymi jesteśmy dotykani od lat, gdzie po pierwsze metropolita wziął pod uwagę głos świeckich, po drugie w swoim oświadczeniu, to oświadczenie, ja bym wskazał, że ono jest ważne pod tym względem, że po raz pierwszy publicznie od 17 lat zostało wypowiedziane przez biskupa, że był problem ze sprawą Peca, że ta sprawa w ogóle miała miejsce i wydaje się, że jest to taki akt sprawiedliwości, ale to jest też akt pewnej wiarygodności w stosunku do Kościoła, szczególnie Kościoła Poznańskiego. I ostatnia rzecz, wydaje się, że ja chcę też to powiedzieć, że to jest bardzo ważna sprawa. Czy czasem nie było tak, że tak, bo jest pytanie, ono się pojawi w tym programie, dlaczego tak długo musieliśmy na to czekać? Ja bym wskazał na pewien grzech zaniechania także ze strony świeckich. Oczywiście ci odważni świeccy, którzy zdecydowali się podpisać, którzy mieli odwagę podpisać, mieli odwagę powiedzieć nie, ich nie było, to nie jest jakaś grupa też kilkuset osób, żeby sprawa była jasna. To jest kilkadziesiąt osób. Później tą petycję, która jest online, podpisało ponad 1000 osób, prawie 1100 osób. Ale to jest pytanie, czy czasem nie jest tak, że tak długo ta sprawa była wyjaśniana i tak długo te wszystkie sprawy w polskim kościele są wyjaśniane, bo świeccy są bierni. Bo świeccy niestety zaciągają tą winę zaniechania i winę bierności, która prowadzi po prostu do chowania tych spraw wszystkich pod dywan i zatruwa nam Kościół. Oczywiście należy docenić tę inicjatywę świeckich i duchownych, gdy chodzi o pogrzeb księdza arcybiskupa Juliusza Peca. Zauważmy, że to jest już drugi pogrzeb polskiego arcybiskupa w ostatnich latach, który staje się wydarzeniem problematycznym. W roku 2015 mieliśmy pogrzeb księdza arcybiskupa Józefa Wesołowskiego. On był przez Trybunał Kościelny przy Kongregacji Nauki Wiary przeniesiony do stanu świeckiego karnie za molestowanie osób nieletnich, szczególnie na Dominikanie, ale pewnie w wielu innych krajach, i powstało ogromne zamieszanie, w jaki sposób powinien być pogrzebany ten arcybiskup, czy jest jeszcze arcybiskupem, czy jest księdzem, czy jest osobą świecką. Mieliśmy kilka lat temu duże zamieszanie w związku z tym pogrzebem i mamy właśnie teraz też zamieszanie, gdy chodzi o Poznań, i należy docenić tę oddolną inicjatywę. Ale ja bym dodał jedną rzecz, która uważam nie była obecna w polskich mediach. Otóż dzień przed pogrzebem, w niedzielę 17 listopada w godzinach popołudniowych, ukazała się niezwykle mocna i ważna informacja na quasi-watykańskim portalu Sejsmograf. Naczelnym redaktorem tego portalu jest Luis Badilla, to jest chilijski watykanista, który czasami pisze dość jednoznaczne, stanowcze teksty, gdy chodzi o Kościół katolicki w Polsce, gdy chodzi o niektóre elementy pontyfikatu Jana Pawła II. Ja powiem osobiście tak, gdy przeczytałem tę informację w godzinach popołudniowych na watykańskim, quasi-watykańskim portalu Sejsmograf, to byłem prawie pewien, że nie będzie pogrzebu księdza arcybiskupa Peca w katedrze. Dlaczego? Ponieważ wymowa tego tekstu, który był przygotowany przez całą redakcję portalu
sejsmograf. Wymowa była dość stanowcza, to znaczy wskazano na skandal, na kolejny skandal w Polsce, że jest ogromne zamieszanie związane z pogrzebem arcybiskupa i wyraźna sugestia, że to wszystko wymaga bardzo radykalnego uporządkowania. W związku z tym uważam, że włączenie się do tej polskiej historii części przynajmniej Stolicy Apostolskiej, a szczególnie niezwykle ważnego portalu Sejsmograf, odegrało tutaj bardzo ważną rolę. Myślę, że tutaj spotkały się te dwa czynniki. Z jednej strony działanie oddolne świeckich duchownych w Poznaniu, a z drugiej działanie niektórych ośrodków Watykanu. No tu właśnie trudno zadać pytanie i teraz Krzysztof Gębiowski może spróbuje się zmierzyć z tym pytaniem. Oczywiście to wszystko jest tutaj już trochę gdybanie, no ale w oświadczeniu, pierwszym oświadczeniu kurii po śmierci jest mowa o tym, że ustalenia w sprawie pogrzebu, i tu występuje słynny kanon o tym, że biskup powinien być pochowany w katedrze, zostały podjęte między kurią, rodziną i Stolicą Apostolską. W związku z tym nuncjatura i Stolica Apostolska, tak, jeszcze tak było. Dokładnie, nuncjatura i Stolica Apostolska. Co może sugerować, że no, przynajmniej mamy jakieś dwa ośrodki w Stolicy Apostolskiej, z których jedne uznały, że pogrzeb powinien być w katedrze, że wina nie została orzeczona, to ten argument, on nie jest do końca prawdziwy, ale poniekąd jest, bo nigdy wprost do tego oświadczenia arcybiskupowi nie było mowy. Znaczy, przeszedł na emeryturę, no tak bym powiedział, tak jak to kiedyś załatwiano te sprawy. No nie, ale przepraszam, ale atmosfera, w jakiej przeszedł na emeryturę, była taka, że to jednoznacznie wskazywało na odwołanie go nie ze względu na wiek czy stan zdrowia, tylko z innego powodu. Ja przypomnę, że ja rozmawiałem z księżmi z diecezji poznańskiej i część z nich mówiła jeszcze w tym roku, że chodziło o to, że wrogie Kościołowi media zaatakowały arcybiskupa. Gdyby go nie zaatakowały, to byłby dalej biskupem. Oczywiście, ja bym dodał do tego, bo wydaje mi się, że wcale nie o atmosferę chodzi, ponieważ atmosfera nie jest czymś, co świadczy, czy ktoś jest winny, czy nie. Problem polega na tym, że podziały, które są do dziś w polskim kościele, jest zresztą widać chociażby w wypowiedziach na mediach społecznościowych, gdzie wierni są bardzo podzieleni i niektórzy jeszcze parę dni temu, podpisując się z imieniem, nazwiskiem, twierdzili, że arcybiskup Pec jest oskarżony w sposób, no, jest po prostu pomówiony, więc tutaj jakby no twierdzenie, że odszedł w atmosferze skandalu, i to jest oczywiste, nie oddaje stanu faktycznego. Stanem faktycznym jest podział, stanem faktycznym jest stan niewiedzy, także dlatego, że poza tą jedną enuncjacją nuncjusza apostolskiego, byłego nuncjusza apostolskiego, arcybiskupa Migliore, nie mieliśmy żadnego instytucjonalnego głosu, na który można się powołać, czy rzeczywiście był winny, czy nie. Drugim tym głosem była tak naprawdę wypowiedź wczorajsza księdza arcybiskupa Gądeckiego. I tak wygląda sprawa od strony faktów. Gdy chodzi o winę w sensie prawnym, oczywiście ksiądz arcybiskup Juliusz Pec zmarł jako osoba niewinna. Nie było prowadzone żadne postępowanie sądowe, gdy chodzi o sądy świeckie czy sądy watykańskie. W związku z tym nie to można jest mówić... Też nieprawda. To jest też nieprawda, panie redaktorze. No ja nie wiem, no pan pracuje w kraju i pan tego nie wie. Nie, no. To teraz tyle, przepraszam. Ksiądz Kobyliński to mówi. Jest od lata, według od tego roku w archidiecezji poznańskiej, na podstawie motu proprio papieża Franciszka, został skierowany pozew a propos sprawy arcybiskupa Peca, a więc nie jest prawda, że nigdzie się nie toczy proces. Tylko, że tu uwaga była tutaj, tak, panowie się zgadzacie. Ale no właśnie, wyroku nie było. Szanowny panie doktorze, ja... Wyroku nie było, ale pan powiedział, że nie ma żadnego... Nie toczyło się, czas przeszły, natomiast domyślam się, że po 1 czerwca nie ma w Polsce szaleńców i oczywiście wiemy, jakie są konsekwencje za nierozpoczęcie tego rodzaju procesu. W związku z tym byłbym zdziwiony, gdyby po 1 czerwca takie postępowanie procesowe się nie rozpoczęło. I za chwilę wracam do tej rozmowy, bo musimy krótką przerwę zrobić. Naszymi gośćmi są Cezary Kościelniak, dr Cezary Kościelniak, ksiądz profesor Andrzej Kobyliński i Krzysztof Gołębiowski. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.